nie jest tak źle, jakby się wydawało z zewnątrz. Po drugie, perspektywa jednego roku wydaje mi się całkiem dobra, bo wbrew temu, co niektórzy pesymiści mówią, ten polski wzrost jest wyjątkowo zdrowy. Prywatna konsumpcja, prywatne inwestycje. Deflacja pomaga. Więcej mamy w kieszeniach pieniędzy, nie jest taka straszna deflacja. Mam nadzieję, że oczywiście nie będzie długo trwała, ale w krótkim okresie pomaga. A do tego jeszcze dochodzą środki unijne, które z opóźnieniem, ale zaskoczą w 2015. Czyli powiem szczerze, 2015 wydaje mi się bardzo, bardzo dobry rok. Natomiast, ja rozumiem, pan mnie pytał o perspektywę, to ja dam państwu perspektywę 25-letnią. Gdy będę miał 67 lat, wydaje mi się, to jest akurat moment, kiedy się człowiek przechodzi na emeryturę, to ten okres go interesuje, to raz. Dwa, wczoraj miałem przyjemność prezentować taką perspektywę u pana prezydenta Komorowskiego, w związku z tym trudno, żebym coś innego dzisiaj państwu zaoferował. Ale tak naprawdę są dwa warianty. Pierwszy wariant, taki optymistyczny, realny, to jest taki, że jesteśmy jednym z bogatszych krajów Europy, czyli doganiamy kraje Europy Północnej. I proszę państwa, co jest całkiem możliwe, bo gdybyśmy kontynuowali tempo przyrostu naszego PKB w porównaniu z Europą Północną i roślibyśmy o 2-2,5 punkta procentowego szybciej niż tamci, to ich dogonimy. Oczywiście to nie jest takie proste. Z jednej strony można powiedzieć, dużo nam się udało. Kolejne reformy muszą być bardziej finezyjne, bardziej precyzyjne, ale nie tak radykalne, jakie były 25 lat temu. Drugi wariant to jest taki, że mamy ten wzrost inercyjny 2-3%. On nie jest beznadziejny, aczkolwiek nie doganiamy wtedy w sposób istotny tego świata, bogatszego świata zachodniego. Nie południowego, tylko zachodniego.